Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj jesteśmy na WG Kosakowo dzisiaj. Ładna pogoda jest. Byliśmy tam przed chwilą u kolegi Zdzisława. Tam już pokazywaliśmy, jak on wypuszczał gołąbki. Teraz tutaj u Maćka. Zobaczymy, jest tych gołębi więcej niż ostatnio. Ile już masz teraz mniej więcej? 59 chyba jest wpisany. No my jeszcze dwa wpisali i przywieźliśmy dzisiaj. Od jutra się zacznie, bo dużo ludzi wysłało gołębie. Praktycznie tam się kilka osób jeszcze odezwało, że wysyła. Wiesiek Tokarczyk, Rafał Pasoń, Tomek Nawrot, czyli takie naprawdę znane nazwiska jeszcze przyjdą drużyny. Czyli naprawdę będzie, myślę, rywalizacja dobra. No zobaczymy, jak to wszystko będzie się utrzymywało. Na razie popatrzmy, świetnie. Podejdźmy bliżej, zobaczmy. O. Na razie świetnie, no u nas jest... Panuje jeszcze oprócz COVID-u ptasia grypa, loty mamy przełożone. Kiedy właśnie się zaczną pierwsze? Niby mamy strefę buforową zagrożenia do 12 maja. Może się uda, że od 2 nam pozwolą lecieć, choć to u nas to różnie może być. Ostatnio zaleźli znowu jakieś dwa ogniska i to mówię troszeczkę, to jest tak, no mówię dziwnie. Inne kraje lecą, zawsze się leciało, u nas to mówię. No. To zobaczymy. Ale w każdym bądź razie wszyscy, którzy tutaj chcą, mogą w głębie wysyłać. Ja się przestraszyłem, bo Maciek ma taką, kurde, taki manekin stoi. Ja się pytam, kto chodzi w pokażę, jak on wygląda. Sam go się... Opiekun gołębi taki. Sam go się kilka razy. Kurde, ja tak patrzę. O, zobaczymy. Ale tak, on się nie boi. O to chodzi, siedzi. Bo one już na niego wchodzą. Ma być ostrzany. A poczekaj, ale zobacz, tej od WFET wziąłeś, wykorzystałeś ten dres, tak? Co nagrodą był? No to polecam. Nie, on nie był mnie nagrodą, ja go dostałem kiedyś. No właśnie. A że karmimy gołębi i granulatem, czyli muszą się... Do tego logo. No do właśnie. Tego logo. Dawid to słucha tu, zobaczymy. To jest zaszczyt. No właśnie, dobra. Tutaj mamy też ten gołębnik lotowy, pomału te się gołębie też tutaj będą właśnie latać. Dzisiaj właśnie zabiorę zegar, musimy je wpisać w końcu. Tak, mamy teraz tutaj młodych... Trochę będzie za tydzień. 20 sztuk, tam kilka by musimy wysłać na gołębnik, a reszta będzie wystawionych, chyba że piękne młode są. Pokażemy sobie właśnie. O. Starych tu nie ma za dużo, nie? Ile tu jest? 40 gdzieś? 40 parę starych. O, widzimy, ciemny. Ciemny, to będzie po Oleksiaku? Nie, to jest po tej młodej Olszewskiego, co jest po tym zakamieniu. Aha, wiem, te co, bo część gołębi tutaj zostały ze wspólnego gomnika, sobie go zakupiliśmy. I drugi. To jest ciemny werkamieniec, tak fajnie leciał 2 lata temu. Mhm. Takie ciemne wyszły. Matka ich jest tą. Taka. No zobaczmy. Dobrze. To będziemy za chwilę, za tydzień jak tu przyjedziemy, zrobimy zdjęcia, wystawimy i będziemy... No, będziemy sobie oglądać. Tu Maciek ma wszystko tam napisane. Także widzimy. Dobrze, ja tak patrzę już pod kątem, jak będę rodowody musiał zrobić, nie? Dobrze. Także życzymy, żeby tutaj te jak najszybciej loty się odbyły, żeby nie było takich przekładań. Będziemy tutaj kibicować. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.